Cześć widzowie! W nowym Doktorze Strange'u dosłownie na kilka sekund pojawił się Living Tribunal, który tylko pojawiając się w MCU przejął miejsce najpotężniejszej postaci w Marvel Cinematic Universe. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, kim jest. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Living Tribunal, co niesamowite, jest czwartą najpotężniejszą postacią w całym Marvelu, ponieważ przed nim jest tylko Wanna Bofal, Fulcrum, Eternity i Yahve, ale Yahve jest drugim wcieleniem Wanna Bofal, a Living Tribunal dokładniej zajmował się ochroną całego multiversum, czyli w zasadzie nieskończoności wszechświatów, co chyba dobrze oddaje jego ogromną potęgę, która jest tak naprawdę wszechmocą absolutną. Ma taką moc, że może uniemożliwić całemu wszechświatowi zgromadzenie większej mocy niż ma cała reszta, albo dowolnie może zaburzyć albo przywrócić równowagę w multiverse, co mówi nam, że nawet pstryknięciem palców mógłby zniszczyć tysiące wszechświatów czy stworzyć kolejne, więc nawet wszystkie postacie z MCU razem wzięte nie mogłyby go pokonać. Jako że jest dosłownie niemal bogiem absolutnym całego multiverse, to nie ma jego żadnej alternatywnej wersji, a samo to, że widzi wszystko w nieskończonych wszechświatach, jest godne podziwu, z czego Living Tribunal jest w zasadzie ucieleśnieniem multiversum i mocy, będąc stworzonym bezpośrednio przez Wanna Bofal jeszcze przed stworzeniem jakiegokolwiek wszechświata. Sam Living Tribunal jest wielkim, złotym, humanoidalnym i wszechmogącym bytem z czymś podobnym do reaktora Ironmana na środku klatki, a jego najbardziej charakterystyczną cechą są jego trzy twarze z chustą na głowie, z czego nawet jeśli jest tak potężny, to i tak może zginąć i tak stawia swoje życie na szali, jeżeli musi ruszyć na pomoc jakiemuś wszechświatowi. Jeżeli tylko jedno uniwersum ma jakiś problem, wtedy Living Tribunal najczęściej zostawia to tamtejszym wszechpotężnym bytom takim jak Chaos Lord i interweniuje dopiero kiedy dzieje się coś grubszego, na przykład kiedy wiele uniwersów znacznie zyskuje na sile, przez co inne są zagrożone, co w ostateczności mogłoby doprowadzić do zniszczenia całego multiversum. Pokonanie Living Tribunala jest prawie niemożliwe, a laska zawierająca ułamek jego potęgi jest tak potężna, że mogłaby być uważana za jedną z najpotężniejszych broni, a biorąc pod uwagę to, że Living Tribunal jest wszechmocny, to ułamek jego mocy powinien dawać moc przynajmniej jednego z kamieni nieskończoności, przy czym jego trzy twarze dają mu najpewniej jego wszechwiedzę. Jako ciekawostkę dodam, że początkowo w Avengers Infinity War miał on pojawić się podczas bitwy o Tytan i co ciekawe, laska Living Tribunala jest uważana za relikt noszony przez Karla Mordo, która jest nasycona potężną magią, która jest zbyt potężna, by większość w ogóle mogła ją trzymać, a do jej właściwości należy strzał bursztynowej niszczycielskiej energii. Niestety nie wiemy, dlaczego Living Tribunal stworzył tą laskę, ale ja uważam, że mógł przekazać ją pierwotnie komuś, kto dbałby o porządek w pewnym miejscu, aby Living Tribunal nie musiał ogarniać wszystkiego samemu. Podsumowując, Living Tribunal jest na tyle potężny, że musi odpowiadać tak naprawdę tylko przed Wanna Bofal, z czego jest on postacią, która ocaliła najwięcej osób ze wszystkich. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!